najlepszych zawodników i najlepszą publiczność, nie tylko w naszej części województwa. Witają Maciej Radkę, burmistrz Lubawy. Oraz Błażej Urbański, redaktor naczelny Głosu Lubawskiego. Dobry wieczór Państwu. Szanowni zawodnicy, trenerzy, zaproszeni goście i wszyscy zgromadzeni w hali widowiskowo-sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji. Po raz kolejny witamy Was na dorocznej gali lubawskiego sportu, podczas której rozstrzygnięty zostanie plebiscyt na najpopularniejszego sportowca i trenera ziemi lubawskiej oraz przyznane zostaną nagrody samorządu tym wszystkim sportowcom, którzy osiągnęli największe sukcesy w swojej karierze w minionym roku. Kolejny raz robią to z całkowitym przekonaniem, że gościmy dzisiaj najlepszych sportowców i najlepszą sportową publiczność. Jedni bez drugich przecież nie mogą istnieć. To Wy jesteście bohaterami dzisiejszej uroczystości. Laury i nagrody są podziękowaniem za pozytywne emocje, których dostarczacie nam przez pozostałe dni roku. Podczas tegorocznej gali postanowiliśmy nieco zamienić się rolami. Błażej Urbański opowie o sportowych osiągnięciach Lubawy. Ja natomiast pokrótce przedstawię Państwu wyniki plebiscytu na rynku Głosu Lubawskiego, stąd też nasze ściągi, bo decyzja o zamianie ról zapadła tuż przed galą. Ja zanim zacznę swoją kwestię, zaproszę tutaj zawodników, bo widziałem, że niektórzy jeszcze tam się gdzieś chowają po bokach, także śmiało zapraszamy do nas. Ciągle zwiększa się liczba osób uprawiających sport, powstają nowe kluby, których funkcjonowanie współfinansuje samorząd miasta. W Polsce mamy niespełna 2,5 tysiąca samorządów, a niewielka 10-tysięczna Lubawa w rankingu sportowych osiągnięć znalazła się na wysokim 223 miejscu w Polsce i na 11 w województwie. W sumie Lubawa, kluby lubawskie zdobyły 108,5 punktu. Spośród najbliższych sąsiadów pierwsze miejsce zajmują kluby z Iławy, które zdobyły 251 punktów. Tyle tylko tu trzeba zaznaczyć, że większość z nich zdobyli zawodnicy z klubów wodniackich, z którymi trudno jednak Lubawie rywalizować, no bo przecież my akurat jeziora nie mamy. Porównując dalej, trzykrotnie większa od Lubawy Ostróda przewyższa nas tylko o 73 punkty. Ponad dwukrotnie większe od Lubawy Działdowo nie zgromadziło nawet połowy punktów co Lubawa, bo tylko 51,5. Sąsiedzką stawkę zamyka podobnej wielkości, choć powiatowe, Nowe Miasto Lubawskie z 33 punktami na koncie, a więc z niespełna 1/3 dorobku naszych zawodników z Lubawy. Podobnie jak... Brawa, śmiało. Zasługują. Podobnie jak w sferze rywalizacji, nazwijmy ją samorządowej, tak i w przypadku plebiscytu na pewno nie mamy się czego wstydzić. Tygodnik Głos Lubawski jest jednym z mniejszych, o ile nie najmniejszym w rodzinie Gazety Olsztyńskiej pod względem zasięgu terytorialnego, ale jeśli chodzi o sport, to na pewno jest w czołówce. I nie chodzi tu tylko o liczbę stron poświęconych sportowi. Mam to na myśli także, a może i przede wszystkim, rangę zawodów, ilość zdobywanych medali i częstotliwość rekordów życiowych, o których co tydzień informuje Błażej Urbański. Inni zazdrościć nam mogą także mnogości i różnorodności dyscyplin, bo na łamach głosu przeczytać możemy o piłce trawiastej i futsalu, tenisie ziemnym i stołowym, rozmaitych dyscyplinach lekkoatletycznych, sportach walki takich jak zapasy czy kickboxing, kolarstwie, sportach samochodowych, piłce ręcznej i siatkowej, a od czasu do czasu również rekreacyjnie, nawet o sportach wodnych. Szanowni Państwo, nie ma co ukrywać, jesteśmy zapaśniczą potęgą w skali kraju, a nasz Sokół zgromadził prawie połowę lubawskich punktów w rankingu, o których mówiłem chwilę temu. Nasi lekkoatleci, drugi najbardziej tytułowany lubawski klub, to zarazem czwarty klub województwa warmińsko-mazurskiego, wyprzedzający większość miast powiatowych. Widać także dorobek punktowy i sukcesy medalowe naszych czempionów w sztukach walki. Punktuje także Motor Lubawa, który zakończył rundę jesienną na wysokim trzecim miejscu w tabeli czwartej ligi. Generalnie wszystkie lubawskie kluby tworzą tak interesującą propozycję i dają takie możliwości rozwoju, że to właśnie u nas ćwiczone jednokrotnie osoby spoza Lubawy, z terenów sąsiednich, miast i gmin. To cieszy, bo przekłada się to na wizerunek Lubawy jako miasta otwartego i przyjaznego. Miasta szans nie tylko na arenach sportowych. Warto tu podkreślić, że Rada Miasta na ostatniej sesji podjęła niezwykle ważną uchwałę umożliwiającą finansowanie nie tylko zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży, ale również dla sportu seniorskiego. I to głównie osoby dorosłe biorą też udział w plebiscytowym głosowaniu na najpopularniejszego sportowca i trenera ziemi lubawskiej. Dzieje się tak co roku od niemal już 20 lat. W
Wcześniej były kameralne spotkania, były bale sportowca. Od 8 podsumowanie plebiscytu odbywa się właśnie tu, w hali Ośrodka Sportu i Rekreacji. To właśnie dla Państwa, mieszkańców miasta i gminy oraz czytelników Głosu Lubawskiego organizujemy galę sportu. Tak dla Was, jak i dla tej całej rzeszy zawodniczek i zawodników, którzy przez kolejne miesiące do następnej gali będą nas reprezentować na sportowych arenach i przysparzać nam wielu emocji. Mam nadzieję, że te niebotyczne 16 tysięcy głosów, które oddaliście na nich w tegorocznym plebiscycie, będą dla naszych sportowców dobrą mobilizacją, by wznosić się na wyżyny swoich umiejętności, rozwijać się i sięgać po kolejne trofea i rekordy. Na tym etapie gali mogę zdradzić, że najpopularniejszy sportowiec zdobył ponad 2000 głosów, a trener niemal 1500. W sumie o tytuł tego naj wśród sportowców ubiegało się 27 zawodników i zawodniczek, a o laur trenerski walczyło 5 szkoleniowców. Swoich reprezentantów miało 8 dyscyplin sportowych. O tym, kto został najpopularniejszym sportowcem i jaką dyscyplinę reprezentuje, przekonamy się za niewiele ponad godzinę. No właśnie, tego akurat na tym etapie jeszcze zdradzić nie możemy, ale postawmy w tym miejscu kropkę i przekażmy głos komuś, kto posiadł już tę tajemną wiedzę i zna wyniki plebiscytu na najpopularniejszego sportowca i trenera ziemi lubawskiej minionego roku oraz zna też nazwiska nagrodzonych sportowców przez samorząd. Lubaw, oczywiście. Zapraszamy Tomasza Więcka, który jak zwykle sprawnie i dowcipnie poprowadzi 8 już lubawską galę sportu Anno Domini 2016. Życzymy Państwu wielu emocji, pozytywnych wrażeń i przede wszystkim dobrej zabawy. Dziękuję. Czy sprytnie i dowcipnie to się akurat okaże. Dobry wieczór Państwu. Katalski, Międzyzakładowy Ludowy Klub Sportowy Sokół, Zapaśnik, zapraszam. Tomasz Ewertowski, Międzyzakładowy Ludowy Klub Sportowy Sokół, Zapaśnik. Kolejny zapaśnik, Michał Zawadzki, także Sokół. Radosław Gajewski, również zapaśnik, również Sokół. Tutaj nie będzie niespodzianki. Filip Januszewski, również zapaśnik i również Sokół. Paulina Turulska, Centrum Sportu Walki, Czempion Lubawa Kickboxing. Martyna Strużyńska, Ludowy Uczniowski Klub Sportowy Kopernik, Lekkoatletyka i Piłka Ręczna. Julia Złotowska, Ludowy Uczniowski Klub Sportowy Kopernik, Lekkoatletyka i Piłka Ręczna. Karolina Taranowska, Ludowy Uczniowski Klub Sportowy Kopernik, Lekkoatletyka, Piłka Ręczna i Piłka Nożna. Mateusz Jackowski, Ludowy Uczniowski Klub Sportowy Kopernik, Lekkoatletyka, Piłka Ręczna i Piłka Nożna. Laura Brońska, Ludowy Uczniowski Klub Sportowy Kopernik, Lekkoatletyka, Piłka Ręczna. Julia Uzarska, również Lux Kopernik, Lekkoatletyka, piłka ręczna. Joanna Grzybowska, Lekkoatletyczny Klub Sportowy Lubawa, Lekkoatletyka. Piotr Kozłowski, LKS Lubawa. Dominik Modrzewski, LKS Lubawa. Maciej Nowakowski, LKS Lubawa. Weronika Mieczkowska, LKS Lubawa. Tomasz Olender, Ludowy Klub Kolarski Ziemia Lubawska. Adrian Zasuwa, Międzyzakładowy Ludowy Klub Sportowy Motor Lubawa Piłka Nożna. Mamy wszystkich, to są zawodnicy nominowani do nagród burmistrza. Państwo proszę o gromkie brawa dla nich. Członków kapituły proszę o pozostanie na scenie, a zawodników proszę o zajęcie miejsc przed sceną. Dziękuję Wam bardzo.
Szanowni Państwo, kolejna kategoria to drużyna nominowana do Nagrody Burmistrza. Na scenę zapraszam kapitana drużyny seniorów MLKS Motor Lubawa Marka Sierzawskiego i trenera tej drużyny Arkadiusza Maca. Serdecznie dziękuję. Kapituły proszę o pozostanie. Państwo proszę o gromkie brawa. Kolejna kategoria nagród burmistrza to działacz sportowy. Zapraszam nominowane osoby. Pan Mariusz Zięba, Centrum Sportu Walki, Czempion Lubawa. Pan Marek Liberacki, LKS Lubawa. Marek Olejniczak, MLKS Motor Lubawa. Państwa proszę raz jeszcze o gromkie brawa dla nominowanych działaczy sportowych. To właśnie między innymi dzięki wysiłkowi tych ludzi, a także dzięki wysiłkowi podobnym tym ludziom, lubawski sport ma się tak dobrze. Dziękuję panom bardzo, zapraszam na was, na wasze miejsca. Kapituł proszę o pozostanie. Ostatnia kategoria nagród burmistrza to kategoria trener, oto nominowani trenerzy. Henryk Mężykowski, Międzyzakładowy Ludowy Klub Sportowy Sokół. Zapraszam. Karol Majnowski, Lubawska Akademia Piłkarska. Rafał Mazurowski, Centrum Sportu Walki, Czempion Lubawa. Leszek Kołodziejski, LKS Lubawa. I Krzysztof Majnowski, MLKS Sokół Lubawa. Motor, przepraszam. Tyle tego Sokoła dzisiaj było, że można się pomylić. Raz jeszcze. Krzysztof Majnowski, MLKS Motor Lubawa. Brawa dla nominowanych trenerów. Dziękuję panom bardzo serdecznie. Dziękuję również członkom kapituły. Zapraszam państwa na trybuny, proszę o zajęcie miejsc. Szanowni Państwo, tradycją Gali Lubawskiego Sportu stało się to, że zawsze organizatorzy przygotowują nie tylko atrakcje związane ze sportem, ale także atrakcje kulturalne, coś, co na pewno pobudzi Państwa wyobraźnię i nie tylko. Oto pierwszy przygotowany na dziś występ artystyczny. Zapraszam. 3000 fascynujących pokazów zachwyca, wzrusza, porywa miliony widzów w 30 krajach, na 5 kontynentach. Niepowtarzalna i piękna gwiazda Mam Talent, Tetiana Galicna.